Asia wydawała z siebie dźwięki, które jej zdaniem były popularną urodzinową piosenką 100 lat. Nie muszę wspominać, że zdanie to było odosobnione, bo wszyscy zgromadzeni w okolicach drzwi wejściowych, zwabieni dziwnym hałasem, patrzyli na nią zdumieni. Wujek Władek zauważył to i dawał cioci jakieś znaki, ale ona nie przerywała występu. Zachęcona widokiem licznej publiczności, na którą składali się moi rodzice, ja, dwójka mojego rodzeństwa oraz sąsiedzi, którzy wyjrzeli z mieszkania i stanęli jak wryci. Kiedy zorientowałam się, że ciocia powtarza 100 lat, zaczęłam gorączkowo zastanawiać się, kto ma dziś urodziny. Pierwsza oprzytomniała mama. Wciągnęła ciocię do mieszkania, uśmiechnęła się przepraszająco do spojrzących sąsiadów i zamknęła drzwi. Ciocia tymczasem zakończyła występ i poczekała przez chwilę na oklaski, których nie było. Trochę ją to rozczarowało, ale udała, że tego nie zauważyła i zaczęła składać mi życzenia. Wszystkiego najlepszego, żebyś wyrosła na chorzą dziewoję. Nie wiedziałam, jak to rozumieć. Hasło chorza dziewoja kojarzyło mi się z młodszą wersją tak zwanej kobiety puszystej. A na takie życzenia, powiedzmy szczerze, żadna kobieta, niezależnie od wieku, nie jest przygotowana. Dziękuję.